Niewiele drgnęłoby w życiu Bartymeusza i Zacheusza, gdyby nie silne pragnienie, które pomogło im przezwyciężyć liczne przeszkody i przebić się do Jezusa. Jezus idzie do Jerozolimy. Święty Łukasz podkreśla, że idzie przez Jerycho. Jerycho to było miasto grzechu. I przez to miasto miał tylko przechodzić. Jerycho, do którego wszedł Jezus, to miasto handlu. Świetny punkt na szlaku komunikacyjnym. Tam przywożono najlepsze towary na sprzedaż, tam mieli spotkanie szefowie różnych grup społecznych, to tam byłaby najbliższa kawiarnia dla ludzi spod Jerycha. I ewangelista mówi, że Jezus zwraca uwagę na dwóch mężczyzn, bo zatrzymała go na chwilę ich wiara. Łączy ich wiele, choć z pozoru pochodzą z różnych światów. Pierwszy to ślepy Bartymeusz, który żebrze u bram miasta. Rozniósł się news, że do miasta przybył ktoś wyjątkowy. Wyobraźcie sobie, że ktoś taki przyjeżdża do waszego miasta. Wszyscy ludzie wychodzą z domów na ulicę, żeby się z nim spotkać. Stają na palcach, żeby lepiej widzieć ponad głowami tłumu gapiów. Dokładnie to samo zrobił Zacheusz, ten drugi z Ewangelii. Wszedł na drzewo. On, urzędnik państwowy, szef celników, wchodzi na drzewo, żeby lepiej zobaczyć Jezusa. W ogóle w tamtym rejonie wiele rośnie sykomor, takich niewielkich drzewek, więc pewnie nie był jedynym, który tak zrobił. Jezus zatrzymał się i spojrzał konkretnie na niego i mówi: słuchaj, złaź z tego drzewa, u ciebie dzisiaj kolacja, idę na tę kolację. Zwróćmy uwagę, że dla Jezusa nie liczą się wszyscy ludzie, nie liczy się cały tłum, ale konkretny człowiek. Bartymeusz i Zacheusz działają w sposób zdecydowany. Wiele wskazuje na to, że słyszeli coś wcześniej o Jezusie, chociaż Go nigdy wcześniej nie spotkali. On sam przychodzi do nich. Muszą jednak pokonać wiele przeszkód, żeby Go zobaczyć. Robią wszystko, co mogą, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ślepiec domaga się pomocy Jezusa. Mówi: Jezusie, ulituj się nade mną. Tłum go ucisza, ale on sobie nic z tego nie robi. Celnik wdrapuje się na drzewo, bo z powodu niskiego wzrostu nic nie widzi. Zdobywają się na niekonwencjonalne zachowania. Wychodzą z tłumu. Bartymeusz krzyczy tym głośniej, im bardziej jest uciszany. Nic sobie nie robi z reakcji tłumu, z tej krytyki. Zacheusz, niczym dziecko, wchodzi na drzewo. Nie przejmuje się tym, co sobie pomyślą inni. Nie oczekiwał od Jezusa jakiegoś cudu. Może nie miał zamiaru zamienić z Nim żadnego słowa, bo się wstydził lub uważał, że jest tego niegodny. Chciał tylko jednego. Zobaczyć, kto to jest. Pewnie zdziwił się, że Jezus znał jego imię i postanowił wprosić się do jego domu, zanim padła obietnica, że zadośćuczyni wszystkim, których skrzywdził. Moi drodzy, mamy być jak Zacheusz. Mamy wejść na drzewo i rozejrzeć się za Jezusem, bo Jezus wypatruje ciebie i za wszelką cenę musi się z tobą spotkać. Można powiedzieć, że spotkanie Jezusa z Zacheuszem to jest taka Ewangelia w pigułce, gdzie mamy zwięzłą, wyrażoną kilkoma zdaniami jezusową misję. Nawracanie, uzdrawianie, znajdowanie i przyjmowanie zagubionych. W metodach duszpasterskich Jezusa zaskakuje mnie bardzo ważna rzecz. Jezus nie daje kartki z listą punktów do spełnienia. Jak zrealizujesz wszystkie te zasady, te reguły, to będziesz mógł umówić się ze mną na audiencję. On chodzi po ludziach, rozmawia z ludźmi, a oni pod wpływem przebywania z Jezusem chcą i zmieniają swoje życie. Celnik zdobywa się na zaskakującą deklarację. Pod wpływem spotkania z Jezusem zrodziły się w nim jakieś nowe pragnienia, na które wcześniej pewnie by się nie zdobył. Wygląda na to, że być może nie porzuci od razu swojego zajęcia, bo Jezus tego nie żąda. Nadal będzie robił to, co robił, ale już inaczej, z inną perspektywą, z nową motywacją. Wniosek jest prosty. Żeby życie się zmieniło, nie wystarczy wiedzieć o Jezusie. To nie jest jakaś magiczna wiedza tylko dla wtajemniczonych. Trzeba się z Jezusem spotkać. Niewiele ruszyłoby się w życiu Bartymeusza i Zacheusza, gdyby nie ich silne pragnienie, które pomogło im przezwyciężyć wiele przeszkód. Jezus wprawdzie przychodzi do człowieka, przybliża się do niego, ale człowiek musi zrobić ten mały krok, wykazać, że mu zależy. Musimy się trzymać razem, mówi Bóg. Musimy się trzymać razem.
Ksiądz Krzysztof Grzywocz powtarzał, że Bóg jest fanem procesu, milimetr po milimetrze i tego oczekuje od człowieka. Nie spektakularnych cudów, nie wielkich nawróceń, ale takich małych, małych kroków, milimetr po milimetrze. Bądź dobrej myśli. Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zaginęło. Co zaginęło w Twojej relacji z Jezusem? Co zaginęło w Twojej relacji z Jezusem? Potrzebne jest chcenie, potrzebna jest taka tęsknota za Jezusem. Nie ma lepszej okazji do wzbudzenia w sobie tęsknoty za Bogiem niż Adwent. Mam wrażenie, że jednym z powodów słabnącej wiary wśród nas jest właśnie to, że na rekolekcjach, na lekcjach religii, w homiliach nie zaczyna się od pragnienia Boga, lecz często od wymagań moralnych. Człowiek jeszcze nie pragnie Boga, ma mgliste pojęcie o Jego obecności, a równocześnie każe mu się zachowywać przykazania i przepisy. Łatwiej jest coś nakazać, niż wzbudzić dobrowolne pragnienie w człowieku. O wiele lepiej radzą sobie z tym reklamodawcy i marketingowcy. Jest popyt, jest sprzedaż. Kiedy przez rok byłem dyrektorem wydawnictwa Gotów, poza tworzeniem dobrych produktów trzeba było jeszcze nagłowić się, jak dobrze je zareklamować i sprzedać. A w naszej wierze, w naszym duszpasterstwie przecież nie chodzi o reguły marketingowe. Jeśli czegoś bardzo chcemy, potrafimy dać z siebie wszystko, żeby to osiągnąć. Jak to mówią, jedni szukają powodów, a inni szukają sposobów. To samo dotyczy wiary. Jeśli żywimy pragnienie, naprawdę duże pragnienie Boga, codzienna modlitwa i moralność chrześcijańska nie są postrzegane jako ciężar, lecz jako zdrowo rozumiana konieczność. No musimy jeść, musimy pić, musimy oddychać. Święty Augustyn streścił całą moralność w słowach: kochaj i rób, co chcesz. Jeśli będziesz kochał, to będziesz jakby intuicyjnie wyczuwał, co powinieneś robić, a czego powinieneś unikać. Jeśli będziesz kochał, nie będziesz chciał krzywdy bliźniego, ale będziesz chciał rozsiewać wokół siebie dobro. Wtedy nawet żadne przykazania i normy nie będą ci potrzebne, bo będziesz doskonale wiedział, co należy zrobić. To znaczy, że zasady nie są potrzebne, dekalog należy odrzucić? No nie, Jezus mówi, nie przyszedłem obalić prawa, ale je wypełnić. I mówi, wytrwajcie w tych przykazaniach. Dekalog i Boże prawo, to wszystko, o czym słyszymy w Kościele i na rekolekcjach, mają nas wychowywać i formować, żebyśmy dojrzewali we właściwym kierunku, byśmy nie zamykali się w schematach i nie chcieli tylko wbić się w ciasne ramki. To mi wolno, a tego już nie wolno. Tutaj jest grzech, a tutaj jeszcze tego grzechu nie ma. Mamy być przecież ludźmi wolnymi. Jest taka historia, która wydarzyła się naprawdę. Waszyngton, stacja metra, zimny poranek 12 stycznia 2007 roku, godziny szczytu. Jakiś mężczyzna gra na skrzypcach 6 utworów Bacha, w sumie 43 minuty. W tym czasie przeszło około 1000 osób przez stację. Większość z nich była w drodze do pracy. Kto by zwrócił w ogóle uwagę na jakiegoś grajka? Ale ktoś zwolnił nieco kroku i zatrzymał się na chwilę, po czym pobiegł do pociągu. Pewna kobieta nawet się nie zatrzymała, ale przechodząc wrzuciła dolara do futerału na skrzypce. Jakiś mężczyzna oparł się o ścianę, żeby posłuchać muzyki, ale spojrzał na zegarek i szybko pośpieszył do metra. Tym grajkiem był Joshua Bell, jeśli nie przekręcam nazwiska. Jeden z największych i najbardziej utalentowanych skrzypków na świecie. Grał jedne z najbardziej wyrafinowanych utworów, jakie zostały skomponowane. Dwa dni wcześniej bilety na koncert w Bostonie kosztowały $100. A ten zagrał incognito na stacji metra w ramach akcji zorganizowanej przez pewną gazetę. Eksperyment, który miał pokazać ludzką percepcję, smak i priorytety. Często jest tak, że w swoim życiu, w swoim stylu życia nie zauważamy piękna, obok którego przechodzimy. Podobnie jak często nie doceniamy dobra, którego nie umiemy docenić. Niech ten czas adwentowego przygotowania na przyjście Pana będzie dla nas okazją do zatrzymania i docenienia tego, co jest wokół nas. Dbajmy o uważność wokół siebie.
Słowo Adwent oznacza dosłownie przyjście. Bóg ciągle przychodzi do nas na Eucharystii, podczas modlitwy, w spotkaniach z ludźmi, w wydarzeniach z historii naszego życia, w tych chwilach, kiedy wydaje się nam, że to są przypadki. Bądź dobrej myśli. Jezus przychodzi nie do tłumu, ale przychodzi właśnie do Ciebie. Dobrego świętowania Bożego Narodzenia.